Okej, okay. I chciałbym się ciebie zapytać o taką rzecz. Wiesz, co trzeba, wiesz, co powinieneś zrobić tak totalnie, totalnie na starcie zadanka, jakbyś chciał robić giga dobrze tutaj? Powinieneś policzyć ruchy forsowne. To tak, ale najpierw będzie ci trochę łatwiej, a przynajmniej ludziom jest trochę łatwiej. Jak zrobisz sobie właśnie liczenie materiału. Dlatego, że jak tutaj na przykład jesteś wieżę w czopę, no to musisz dać mata gościowi, nie? Bez wieży, no to musisz dać gościowi mata. Więc szukasz po prostu mata, szukając forsownych ruchów. I czy masz jakieś pomysły? No. Kurde. Dobra, wiesz, jak moje zadania wyglądają. Okej, okay, jak popatrz, że w tej partii, w tak byś miał taką podobną pozycję na partii, to byś dwa razy ją przerżnął, pomimo tego, że dajesz mata w trzech ruchach. Nie? A to... No. Okej, okay, to teraz go next. I tutaj jak sądzisz, co to będzie? Dokładnie. I widzisz, no i S. Dobra, ale teraz już tak prosto nie będzie. Tamto zadanko widocznie było proste. Co tutaj... będziesz prawdopodobnie musiał zrobić. Materiał? Dupa, totalnie. Dokładnie, więc musisz gościa próbować matować. Jak chcesz go matować, to zazwyczaj muszą to być forsowne ruchy, czyli albo bicia, albo szachy. Czy możesz dać jakiegoś szacha tutaj w ogóle? Że koniem. Okej. Okay. I gdzie tym koniem możesz dać szachy? Na H. Okej, okay. A czy masz jakieś inne szachy? Bo warto jest się właśnie na G3. Czym? Hetmanem. Zgadza się. I no któryś z tych ruchów prawdopodobnie będzie dobry. No i teraz po prostu bierzesz i liczysz, nie? Ale nie możesz tak robić, że grając pierwszy ruch nie widzisz dalszego. Już lepiej jak będziesz siedział 20 minut nad zadankiem, ale no dobra, go next. I smacznego, bo chyba jesz, tak? Tak, nie wiem, już wiadomo, głodny jak wilk. Rozumiem. No to teraz masz siłę. Czemu nie? Ja pierdolę, naprawdę. No co za świńskie zadanie. Ja zobaczyłem w ogóle coś takiego. Bicie. Coś takiego, a ty po prostu... Ja pierdolę. Przepraszam, Jasku. Wyszedłeś w pokoju? Halo, bo coś mnie rozłączyło chyba. Myszka się rozładowała. Myszka ci się rozładowała? Tak, mi stryknęło. Okay.